Elon Musk zdradza nowe informacje na temat Starshipa. Dlaczego znowu zdjęto ten pierścień? Cybertruck w Starbase oraz Stoke Space ujawnia nazwę ich rakiety. Witam Was w kolejnym przeglądzie. Dzisiaj zaczynamy z grubej rury, czyli od wywiadu z Elonem Muskiem, który przeprowadzono podczas 74. Kongresu IAC. Czym jest IAC? To takie coroczne spotkanie wszystkich największych wszechświata astronautyki. Wywiad ten zawiera kilka interesujących szczegółów na temat Starshipa, które Wam teraz przedstawię. Całość rozpoczęła się od porównania ciągu Saturna V z ciągiem generowanym przez Super Heavy. Aż ciężko w to uwierzyć, ale rakieta, która zabrała kiedyś ludzkość na Księżyc, to pikuś w porównaniu ze Starshipem. Pierwszy stopień jednej z najpotężniejszych rakiet na świecie, jaką był Saturn V, generował zawrotne 35 tysięcy kN ciągu. W aktualnej wersji Starship osiąga wynik dwukrotnie większy. Musk zdradził natomiast, że to dopiero początek, gdyż po zamontowaniu silników Raptor generacji trzeciej ciąg wzrośnie do niespełna 90 tysięcy kN. To prawie 3 razy tyle, co Saturn V. Dodatkowo w przyszłości SpaceX planuje zmienić stosunek ilości paliwa pomiędzy pierwszym a drugim stopniem. Aktualnie booster znany jako Super Heavy mieści 3 razy więcej ciekłego tlenu i metanu niż Ship. Nowo powstające prototypy mają zmniejszyć ten stosunek do 2:1. To może spowodować, że Ship się wydłuży, ale dzięki temu będzie on miał więcej autonomii w wejściu na orbitę. Po prostu booster nie będzie musiał go aż tak wysoko wynosić. Efektem ubocznym takiej zmiany będzie to, że od startu Starshipa do lądowania boostera minie zaledwie od 4 do 5 minut. Żebyście mieli tutaj jakiś punkt odniesienia, w przypadku Falcona 9, mniejszej rakiety SpaceX, od startu do lądowania booster znajduje się w powietrzu przez 8 minut. Także czas ten zostanie ucięty o połowę. No a jak tam ma się sprawa odzysku Starshipa? Poznaliśmy jakieś nowe informacje? Oczywiście. Zdaniem Elona, odzysk Super Heavy nie powinien być zbyt skomplikowany, gdyż mają oni masę doświadczenia ze wcześniej wspomnianym Falconem. Największą różnicą w odzysku tych dwóch jest to, w jaki sposób jest to robione. W przypadku Falcona mamy tak zwany suicide burn. Polega to na tym, że rakieta sama oblicza, na jak długo ma włączyć silniki podczas lądowania i jeżeli zrobi to dobrze, to w momencie zetknięcia z lądowiskiem jej prędkość będzie bliska zeru. Problemy zaczynają się, gdy silnik jest odpalony za krótko bądź za długo. W pierwszym przypadku może ona przyzwonić w barkę i ulec zniszczeniu, a w drugim odbić się i przewrócić. Starship natomiast zamiast idealnie wyliczać potrzebne paliwo, przy pierwszych próbach wleci pomiędzy ramiona mecha Zilli i będzie unosił się w powietrzu, aż wszystko nie zostanie idealnie ustawione. Jest to sposób mniej wydajny, ale dużo bezpieczniejszy, gdyż ryzyko zniszczenia wieży wcale małe nie jest. Według Muska pierwszego takiego manewru mamy spodziewać się w ciągu roku. No dobra, a jak z Shipem? Oni serio chcą to łapać? Jak najbardziej. Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, głównie przez cały manewr bellyflop, gdzie Ship dopiero w ostatniej fazie lądowania dokonuje pionizacji. Jest to coś nowego, dlatego najpierw SpaceX postara się kilka razy precyzyjnie wylądować w danym obszarze na Pacyfiku. Dopiero później przejdą oni do łapania, ale zdaniem Elona to dalej kwestia zaledwie roku. Co ciekawe, również rok będziemy musieli poczekać, zanim Starship zabierze ze sobą na pokładzie Starlinki. Jest to o tyle interesujące, iż zakładaliśmy, że pierwszym prototypem z ładunkiem będzie już Ship 28, który jako pierwszy jest wyposażony we wzmocnioną ładownię. Ten powinien wystartować jakoś w pierwszej połowie 2024. Możliwe zatem, że najpierw zostanie wystrzelone kilka Shipów, aby sprawdzić, czy wycięcia na ładownię nie są słabym punktem, a ładunek na orbitę wyniesie dopiero prototyp 30+. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Nie zapomnij zostawić komentarza pod filmem. Podczas wywiadu Musk zahaczył też o tematy, które pewnie interesują Was najbardziej, czyli kolonizację Marsa i co do tego będzie potrzebne. Zdaniem szefa SpaceX, utworzenie samowystarczalnego miasta na Marsie będzie wymagało dostarczenia na czerwoną planetę około 1 000 000 ton ładunku i tym razem nie są to tony sześcienne. Jako że teoretycznie Starship ma być w stanie zabrać na Marsa aż 150 ton, daje nam to zaledwie 6666 Shipów. Od zawsze wiedziałem, że ten melon to szatan. Czy jest to liczba realistyczna? Aktualnie oczywiście nie, ale kto wie, jak rozwinie się to w przyszłości. Idea jest taka, że gdy starty zaczną rosnąć wykładniczo, to jedno stanowisko pozwoli na 10 startów dziennie. Uwzględniając dwa pady w Starbase, Z2 na Florydzie plus ileś tam platform startowych na oceanie, to zdaniem Elona liczba ta osiągalna jest w 5 lat. Trzeba tutaj jednak pamiętać, że Musk lubi sobie swoje przewidywania trochę podkolorować, a termin Elon Time również nie wziął się znikąd. Zanim jednak poznamy największy problem tego planu, czas na szybkie słowo od sponsora tego odcinka. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak utrzymać równowagę pomiędzy życiem na pełnych obrotach, a spożywaniem pełnowartościowych posiłków? Teraz nie musisz już wybierać dzięki YFood.
Jest to kompletny posiłek w formie pysznego napoju, dostarczający wszystkich niezbędnych makro i mikroskładników oraz błonnika. Po prostu mocno wstrząśnij butelką, zerwij zawleczkę i gotowe. Już więcej nie przegapisz startu żadnej rakiety, czy nie zamówisz fast foodów, bo nie miałeś czasu przygotować obiadu. Moim personalnym faworytem jest pyszny cold brew coffee, ale YFood posiada całą gamę smaków, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Posiłki dostępne są w butelkach 0,5 i 33 litra, ale YFood oferuje również wygodne w przechowywaniu rozrabiane z wodą proszki, dostępne również w opcji wegańskiej oraz pożywne batoniki. Jak wiesz, YFood współpracuje z nami już dość długo, dzięki czemu mam dla Ciebie specjalny kod rakietomania YouTube, który tym razem do 15 października daje Ci aż 20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym YFood. Jeżeli oglądasz ten film po tej dacie, to dalej kod ten oferuje 10% zniżki. Bez względu na to, czy jesteś naukowcem, inżynierem, czy po prostu miłośnikiem rakiet, YFood zapewni Ci energię i pożywienie, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę jest ważne. Wracamy do wiadomości. Aktualnie największym problemem w planie kolonizacji Marsa, poza wyprodukowaniem takiej ilości rakiet, jest tankowanie na orbicie. Starship może zabrać 150 ton na niską orbitę okołoziemską, ale nie wystarczy mu już paliwa, aby kontynuować podróż z ładunkiem na Marsa. Dlatego właśnie SpaceX pracuje nad specjalną wersją Starshipa, tak zwanym tankowcem, którego zadaniem byłoby składowanie paliwa na orbicie. Wtedy taki marsjański ship mógłby do niego zadokować, uzupełnić swoje zbiorniki i kontynuować swoją dwuletnią misję na czerwoną planetę. Niestety nikt jeszcze nigdy tego nie zrobił na aż taką skalę. Potencjalne przeszkody pojawiają się aż na kilku poziomach. Od wypracowania dobrego systemu dokowania dwóch pojazdów do zmuszenia paliwa, aby to dostało się do pompy zamiast unosić się w zbiorniku. Zdaniem Muska najbardziej problematyczne jest połączenie dwóch pojazdów na orbicie, ale dzięki temu, że oba statki stworzone są przez SpaceX, to ma być to prostsze niż zadokowanie Dragona do ISS. Firma miała zaprezentować demo tankowania na orbicie już w 2022, ale jak wiemy, jeszcze się to nie wydarzyło. Gdyby jednak wszystko to się udało i powstałoby samowystarczalne marsjańskie miasto, to pozwoliłoby to na stworzenie swoistych CPN-ów na orbicie. Te otworzyłyby Starshipowi drogę do podróży na księżycu Saturna, czy nawet do odległego pasu Kuipera. Co by jednak zbytnio się nie rozmarzać o dalekiej przyszłości, wróćmy na Ziemię, do rzeczy, nad którymi SpaceX pracuje już teraz. W 2021 Elon Musk poinformował, że współpracują oni z pewną firmą chcącą przerobić drugi stopień rakiety na gigantyczny teleskop orbitalny. Po tej wypowiedzi sprawa ucichła, ale na wcześniej wspomnianej konferencji zapewniono nas, że prace nadal trwają. Sam teleskop będzie posiadał 8-metrowe zwierciadło, które miało być przeznaczone do teleskopu operującego na Ziemi. Dla porównania, średnica zwierciadła jednego z najlepszych teleskopów kosmicznych, to jest teleskopu Hubble'a, wynosi zaledwie 2,4 metra. Wyobraźcie sobie, jak ciemne obiekty szłoby uchwycić sprzętem trzykrotnie większym. Istnieje duża szansa, że możliwości wynoszenia gigantycznych ładunków przez Starshipa sprawią, że naziemne teleskopy będą tylko reliktem przeszłości. Co zdaniem Muska również stanie się przeszłością, są odrzutowce, które mają zostać zastąpione przez Starshipowy system point-to-point. No i trzeba przyznać, że w teorii brzmi to dobrze. Wejście na orbitę jest najszybszym sposobem, aby dostać się w odległe miejsce na Ziemi. Nie bez powodu międzykontynentalne pociski balistyczne sieją taki postrach. Pół godziny. Tyle taki pocisk potrzebowałby, aby dotrzeć z Rosji do Stanów Zjednoczonych, rozpoczynając zapewne ostatni konflikt rasy ludzkiej. Niemniej, zależność tę wykorzystać można do szybkiej podróży. Dodatkowo rakiety nie potrzebują pilotów, a jeżeli przelot jest wystarczająco krótki, to nawet toalet. I to nie są moje wymysły, tylko słowa Muska. Problemów w tej wizji jest niestety dość dużo. Po pierwsze, koszta. Aby finansowo taki transport miał sens, to musiałby on osiągnąć częstotliwość startów zwykłych linii lotniczych, co nie wydaje się zbyt prawdopodobne. Drugi problem to, czy rzeczywiście idzie tak zaoszczędzić czas. Mimo że sama podróż trwałaby 30 minut, to jednak zatankowanie rakiety to od 45 do 90 minut, a pasażerowie musieliby być na pokładzie przed tym procesem ze względów bezpieczeństwa. Dodatkowo takie stanowisko startowe musiałoby się znajdować kilkanaście kilometrów od brzegu, gdyż podczas wejścia w atmosferę ciągłe soniczne bumy byłyby nie do zniesienia dla mieszkańców pobliskich miast. Na platformę taką jakoś trzeba się jednak dostać, co zajmuje ten cenny czas. Gdy to wszystko dodamy, może się okazać, że szybciej jest po prostu polecieć samolotem. Problemów w tej idei jest znacznie więcej, dajcie znać, czy chcecie cały odcinek poświęcony systemowi point-to-point. Naturalnie podczas wywiadu nie zabrakło również pytań dotyczących drugiego lotu Starshipa. Tutaj Musk stwierdził, że nie nastawiają się oni na zbyt dużo, a najcięższym elementem drugiej próby orbitalnej ma być separacja stopni. Jak wiecie z poprzednich odcinków, SpaceX postanowiło praktycznie w ostatniej chwili dodać specjalny pierścień. Ma on umożliwiać odpalenie silników drugiego stopnia, gdy ten połączony jest jeszcze z rakietą. Pozwala to usunąć elementy mechaniczne i zabieg taki od dekad stosowany jest w różnych rakietach.
Jest tutaj jednak pewien haczyk. Wszystkie te rakiety typu Sojuz czy Chang'e są jednorazowe. Starship, jak wiemy, ma być wielokrotnego użytku i pytanie, jak to wszystko zabezpieczyć, aby booster nie rozpadł się po separacji. Tak naprawdę to dopiero ten lot pokaże, czy pierścień do separacji jest wystarczająco wysoki, czy może w momencie zapłonu silników górnego stopnia zobaczymy wielkie boom. A jak ma się sam prototyp, który ma wziąć udział w drugim teście? Zobaczcie sami. Po zakończeniu prac nad górną kopułą boostera 9, zarówno stalowy pierścień, jak i sam Ship 25 powróciły na swoje miejsce, tworząc jednego potężnego Starshipa. Niestety nie na długo. Po tym jak drugi stopień pomachał swoimi flapami, 5 października ramię z szybkozłączami zostało cofnięte, a następnie Mechazilla ustawiła Shipa 25 na stanowisku transportowym. Dla tych, którzy liczyli, że tym razem destak związany jest z instalacją systemu przerwania lotu, nie mam dobrych wieści. W noc przed zdjęciem prototypu do placówki startowej wjechało stanowisko oraz przyrząd do transportu pierścienia, więc mogło oznaczać tylko jedno. Tak też 9 października, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, komponent ten został zdemontowany. No i teraz opcje są dwie. Albo znowu znaleziono jakiś problem ze spasowaniem elementów, co wymaga pracy na boosterze, albo przerwano tę pracę i zestakowano rakietę, aby nagrać reklamę. Zaraz, reklamę? No tak, 4 października do placówki testowej wjechał najnowszy elektryczny pickup Tesli, czyli Cybertruck. Nie pojawił się on tam bez powodu, gdyż najprawdopodobniej Tesla postanowiła właśnie w Starbase nagrać materiał promocyjny dla tego pojazdu. Bardziej interesujący niż sam Cybertruck był natomiast ładunek, z którym paradował on po drodze Highway 4. Oto próżniowy Raptor z numerem seryjnym 305. Wiem, że ludzie mają różne podejście do samej Tesli, no ale musicie przyznać, że futurystyczna ciężarówka ciągnąca za sobą silnik rakietowy wygląda naprawdę epicko. Jako ciekawostkę mogę dodać, że podczas nagrywania tych klipów dron, którego pracownicy używali do filmowania, przydzwonił w tenże silnik. Jak drona szkoda, tak bardziej martwiłbym się o Raptora, gdyż wbrew pozorom taki silnik jest dość łatwo uszkodzić, także możliwe, że po tym zderzeniu poleci on co najwyżej na złomowisko. Wracając do Starshipów. W ostatnich dniach wreszcie pojawiły się nowe zamknięcia drogi i tym razem zwiastowały one testowanie pewnego prototypu. Mówię tutaj oczywiście o Shipie 26, który znajduje się w suborbitalnej sekcji placówki testowej. 5 października prototyp ten został po raz drugi odczepiony od dźwigu i tym razem rzeczywiście było to związane z testami. Podczas pierwszego dnia zamknięcia farma paliwowa rozkręciła się, po czym zauważono szron na powierzchni zbiorników S26. Test ten był dość krótki. Częściowo wypełniono tylko główny, jak i dodatkowy zbiornik na ciekły tlen tego prototypu. Co czeka nas dalej? Na 100% nie wiadomo. Albo kolejne testy kriogeniczne, np. wypełnienie zbiornika na metan, albo tak zwany spin prime. Jest to obowiązkowy element kampanii testowej, gdzie niewielka ilość paliwa puszczana jest przez silnik, rozkręcając jego turbopompy. Podczas tego typu testu nie dochodzi do zapłonu, a przynajmniej niecelowo, i pozwala on sprawdzić, czy aby na pewno wszystko z Raptorami jest ok, aby nie zostały one rozerwane podczas zapłonu. Tego testu możemy spodziewać się jeszcze w tym, bądź w następnym tygodniu. Po udanym spin prime czeka nas to, co lubimy najbardziej, czyli static fire wszystkich 6 silników Raptor. Zmieniamy teraz temat i przechodzimy do czegoś, co wygląda jak Starship, ale nim nie jest. Natomiast zanim to zrobimy, to nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z newsami ze świata Starshipa. Nawet jeżeli subskrybowałeś ten kanał wcześniej, to sprawdź, czy dalej to robisz, gdyż YouTube potrafi cofnąć suba. Dodatkowo możecie zajrzeć na naszego Discorda dla fanów, link znajdziecie w opisie. No to o co chodzi z tym niby Starshipem? Poznajcie Hoppera, prototyp testowy drugiego stopnia rakiety Stokespace, który łudząco przypomina Starhoppera. Ta niewielka firma ze stanu Waszyngton ma naprawdę ciekawe podejście do rakiet wielokrotnego użytku. Widzicie, drugi stopień w większości rakiet posiada jeden bądź dwa silniki próżniowe pozwalające na manewry orbitalne. Drugi stopień Stokespace również posiada tylko jeden silnik, ale rozchodzi się on na aż 30 komór spalania, które pozwalają uzyskać efekt aerospike. Jest to przydatne o tyle, że dzięki temu silnik taki ma podobną sprawność i w próżni, i na Ziemi. Dzięki temu drugi stopień po dostarczeniu ładunku na orbitę będzie w stanie wylądować na Ziemi. Dodatkowo będzie to pierwsza rakieta z aktywnie chłodzoną tarczą termoochronną, która pozwoli wejść w atmosferę bez użycia płytek, które się przecież zużywają. Przez ostatnie kilka miesięcy firma testowała różne komponenty rakiety. Zaczęło się od pierścienia z 15 komorami spalania, który przeszedł kilkadziesiąt testów static fire. Następnie zbudowano Hoppera SN1, który niestety uległ uszkodzeniu podczas drugiego testu tankowania. Natomiast przez to, że Stokespace ma podejście do prototypowania takie jak SpaceX, czyli lepiej mieć za dużo artykułów testowych niż za mało, to w tamtym czasie już powstawał Hopper SN2. Po jego ukończeniu przeszedł on dwa testy WDR, gdzie zatankowano go ciekłym wodorem i tlenem. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem, więc firma przeszła do static fire, po czym czekało nas to, co lubimy najbardziej, czyli hop. 17 września Hopper wzniósł się w powietrze i podczas trwającego 15 sekund lotu uniósł się na trochę ponad 9 metrów.
Test ten pozwolił przetestować systemy nawigacji oraz system kontroli ciągu, tarcze oraz systemy naziemne. Naturalnie lądowanie się udało. Po zakończeniu tej kampanii Stoke Space chce się skupić na budowie prototypu pierwszego stopnia, gdyż bez niego ciężko będzie wynieść cokolwiek na orbitę. Po miesiącach czekania 5 października finalnie poznaliśmy nazwę samej rakiety i jest to Nova. Trzymajmy kciuki za Stoke Space, gdyż ich rakieta ma potencjał na zostanie mini Starshipem. Na koniec szybkie info na temat dobrze znanej wam firmy, jaką jest Rocket Lab. Od kilku miesięcy pracują oni nad Neutronem, rakietą, która ma konkurować z Falconem 9. Wykonana w większości z włókna węglowego, będzie miała możliwość lądowania z wykorzystaniem nóg na barce bądź na specjalnym lądowisku. Ostatnimi czasy widzimy coraz więcej progresu w powstawaniu Neutrona. Kilka tygodni temu firma postawiła stanowisko do testowania drugiego stopnia, potem pokazano nam sam zbiornik, a finalnie 4 października dostaliśmy nagranie z testów kriogenicznych. Artykuł testowy został wtedy wypełniony ciekłym azotem, osiągając ciśnienie, jakie wywierane będzie na zbiornik podczas lotu. Postanowiono jednak na tym nie przestawać i sprawdzić, jak daleko można przesunąć granicę. Finalnie zbiornik nie wytrzymał, a morze ciekłego azotu rozlało się pod stanowiskiem testowym. Oczywiście było to działanie celowe. Teoretycznie Neutron ma zadebiutować już w 2024, ale do zrobienia pozostało tak wiele, że zapewne przesunie się to na 2025. Niemniej kibicuję Rocket Lab, bo koncepcja wydaje się naprawdę spoko. To już wszystko, co przygotowałem dla was w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, to polub go i zobacz sobie ten film. Trzymajcie się, cześć!